Przystępujemy do rozwiązania drugiej części zadania. Tę część, to polecenie, podkreśliłem na czerwono. Ponieważ zadanie jest skomplikowane, wymaga wielu objaśnień, podzieliłem je na trzy części. Pierwszą część już zapewne obejrzeliście, teraz część druga. Przeczytaj ją, ja przystępuję do rozwiązania. Ta druga część mówi nam, że mamy znaleźć energię potencjalną grawitacji ciała spadającego w tunelu wywierconym przez kulę o promieniu R duże, ale energię potencjalną grawitacji tego ciała względem punktu na powierzchni kuli, względem punktu wejścia do tunelu. Oczywiście znamy energię potencjalną grawitacji liczoną względem środka kuli. Jeśli mamy jedną kulę, drugie ciało gdzieś w jakiejś odległości, no to energia potencjalna tego ciała względem kuli jest równa minus gm m dzielone przez r. A tu mamy obliczyć energię potencjalną względem punktu na powierzchni kuli. Nietypowe zadanie, ale bardzo ciekawe. Przypomnę, tak wygląda wykres zależności siły grawitacji od odległości R od środka kuli. Zależność wprost proporcjonalna. No i teraz mamy naszą kulę. Tu jest tunel wywiercony przez środek tej kuli. Wpada do tego tunelu ciało, które zaznaczyłem kolorem czerwonym. Biegnie, mija środek i wychodzi z kuli po drugiej stronie symetrycznie. Mamy zrobić wykres zależności energii potencjalnej grawitacji od tego punktu. Charakterystyczne punkty na tym wykresie to będą punkty początkowy, środek kuli, czyli w odległości R duże, i wyjście z kuli, czyli odległość H jest równa wtedy 2R. Zwróć uwagę na to, że jeśli chodzi o punkty początkowy i końcowy, to sytuacja jest dosyć prosta, bo energia potencjalna grawitacji ciała względem punktu, w którym on, ten punkt się znajduje, jest równa 0. A zatem dwa punkty na wykresie znamy. Zaznaczyłem je kolorem czerwonym. Ciekawy jest punkt środkowy kuli, przez który będzie ta masa przechodziła. Otóż, żeby rozwiązać problem dla H równego R, liczymy zmianę energii potencjalnej jako pracę wykonaną, a praca wykonana to pole powierzchni pod wykresem, czyli jedna druga MGR. MGR to siła grawitacji, która działa na ciało znajdujące się na powierzchni tejże kuli. No oczywiście energia potencjalna musi być ze znakiem minus, czyli mamy minus MGR razy R dzielone przez 2. Ten punkt znajduje się tu. Teraz powstaje pytanie, a między punktem początkowym, a tym środkowym i końcowym, jak wygląda wykres? To jest linia prosta, jakaś łamana, jakaś krzywa i tak dalej. Żeby to rozstrzygnąć, zapiszmy sobie, że gdy ciało przemieszcza się z odległości R na R, czyli R małe na R duże, czyli na odległości H, to praca nad nim wykonana przez siłę grawitacji jest równa polu powierzchni pod krzywą, czyli polu powierzchni trapezu. Pole trapezu to jedna druga, jedna wysokość plus druga wysokość i razy H, czyli R duże minus R. Nie zaznaczyłem tego na rysunku. Zauważmy, że z tego wykresu wynika ta proporcja dotycząca trójkątów prostokątnych. Siła grawitacji więc może być przedstawiona takim wzorem. Jeśli tak,
to jak podstawimy za r, r duże minus h i pozbędziemy się ułamka, to mamy taką różnicę. Jeśli teraz tę różnicę wstawimy tu, to otrzymujemy taką zależność. Zwróć uwagę h, h, h kwadrat. Porządkujemy wyrazy i otrzymujemy takie równanie. Jest to równanie kwadratowe ze względu na niewiadomą h. Wykresem zależności wielkości nieznanej w przypadku równania kwadratowego jest parabola. Zatem pomiędzy punktem początkowym a końcowym mamy do czynienia z fragmentem paraboli.